narządy miąższowe, czyli zaczynając od góry, w Polsce się nie robi operacji na nanajfu, ale we Francji są robione operacje na nanajfu płuc. Już tam zaczęli, może w innych krajach, ale wiem, że tam. Przy małych, zewnętrznych guzach leżących na obrzeżach płuc, tam operacje na nanajfu się wykonuje. W Polsce wykonuje operacje dostępne są jak narządy miąższowe, wątroba, trzustka, można na nerce zastosować również na nanajfu, prostata, która jest bardzo, bardzo dobrym narządem na nanajfu, jak również, można powiedzieć, przerzuty z innych nowotworów, z układu pokarmowego czy z układu rodnego, które są zlokalizowane w pobliżu dużych naczyń, aorty, żył głównej dolnej, w miejscach niedostępnych normalną techniką, można zastosować technikę nanonajfu w takich miejscach. Takie stosuję. Więc ta przewaga, to jest, co już powiedziałem, jest taka, że można stosować metodę nanonajfu wtedy, kiedy metoda tradycyjna nie może być zastosowana. Gdyż guz nacieka na naczynia duże, na może na ortę, na żyłę główną dolną lub inne żyłę wrotną, kreskową główną, albo się znajduje w wątrobie przy podziale dużych naczyń i jest nieresekcyjny ogólnie mówiąc. I w tym wypadku technika nanonajfu nam jak najbardziej jest korzystna i potrzebna dla pacjenta, dlatego że nie usuwamy guza, a możemy go zniszczyć w miejscu, nie uszkadzając naczyń obok przebiegających. I tutaj jest właśnie duża wyższość nanonajfu nad inną, nad tradycyjną chirurgią. To jest wszystko zależne od choroby, jaką ten pacjent choruje. Bo jeżeli ma chorobę bardziej czy mniej zaawansowaną i w zależności od tego, czy ma dodatkowe choroby. Sama operacja na nanajfu powoduje, że pacjent w piątej dobie jest klasycznie, może iść do domu i w ciągu, można powiedzieć, 2-3 tygodni wraca do normalnej aktywności. Ja się staram, żeby po operacji w ciągu 3 tygodni albo 2 już otrzymywał chemioterapię. Normalnie funkcjonował. To jest mało inwazyjna operacja i ci ludzie szybko dochodzą do siebie, gdyż nie powoduje rozległych, można powiedzieć, w środku resekcji czy ubytków jakichś, więc nie ma potrzeby takiego długiego leżenia w szpitalu i jakichś cierpień.